Dzień dobry moiściewy. Chciałoby się rzec, zaczynamy dzień z krakowskim uśmiechem. No, ale niestety, konwencja naszego kanału z przyczyn życiowych musiała się nieco zmienić. Dlatego też, krakowski uśmiech nie będzie już was witał codziennie, jak to miało miejsce dotychczas. Nie będzie już niestety kartki z kalendarza. Nie będzie życzeń imieninowych, imieni ale no ciągle chcemy pozostać z wami w jakiś sposób w kontakcie. Dlatego też postanowiliśmy, iż co najmniej raz w tygodniu, sobota, niedziela, będziemy dla was coś tutaj nagrywali. No ale ze, ze, ze względu, iż to już będzie raz w tygodniu, a nie codziennie jak do tej pory, to... Musimy nieco zmienić strukturę programu, ramówkę, że tak się wypowiem. Dlatego yy, tamte dwie rzeczy kartka z kalendarza, yy, wschody, zachody słońca odpadają, no życzenia imieninowe niestety również pochodzenie imion też, bo to się wiązało z, yy, z tymi imieninami. A co zostaje? Zostaje cytat dnia. Jakieś przysłowie zostaje ciekawostka. Tak więc zaczynamy co tygodniową transmisję, audycję, materiał dla Was. Ciekawostka dnia. Czy wiecie, że chociaż w zasadzie chciałoby się teraz powiedzieć? Ciekawostka na ten tydzień. <grych> Czy wiecie, że istnieje taka nauka, która nazywa się etnografia? Cały nasz kraj, oprócz tego, iż my jesteśmy Polaga Polakami to także tworzymy wywodzimy się bo takie czasy dostały że nie każdy się z tym identyfikuje ale no jednak wywodzimy się z pewnych takich mniejszych kultur regionalnych z grup etnograficznych jedną z takich grup etnograficznych mogą być krakowiacy których to z kolei dzielimy na wschodnich i zachodnich oraz kurpie kurpie białe i zielone Rozglądam się za książką. O, tam mam. Spadnie, czy nie spadnie? Nie spadnie. A, bilet do magazynów pojezuickich. Jak ktoś jeszcze nie był, to zapraszamy do Półtuska. Muzeum Regionalne w Półtusku, ulica Rynek 43. A magazyny pojezuickie znajdują się we wzgórzu Abrahama w Półtusku. To jest tam ulica Baltazara. 3 maja, tam pod dawną cerkwią, pod Bursą. Ale to była dygresja, spowodowana wypadnięciem bileciku. A wracamy do, do sedna. Krakowiacy, mówiłem wschodni i zachodni, oraz kurpie białe i zielone. Tutaj mam akurat w ręku książkę dotyczącą Puszczy Białej: jej dzieje i kultura. To dotyczy kurki białych. Autorką jest urodzona w Brańszczyku w 1904 roku. Zdaje się, jeżeli nie to tutaj korekta wleci, a zmarła w Warszawie Maria Żywirska. Pani etnograf. W Brańszczyku znajduje się skansen jej imienia. To jest właśnie jedna z moich Jeden z moich ulubionych etnografów, no, dlatego ze względu na, na moje korzenie wywodzące się z kurpi zielonych, tam dalej, dalej, dalej wstecz, a tu bliżej skórpi białych. A drugim moim ulubionym na zdrowie, Katarzyno. Dziękuję. A drugim moim ulubionym etnografem jest Severin Udziela. To jest piękna w ogóle ta okładka. Jak gdzieś w sieci później trafiłem na te zdjęcia. To jest w Bronowicach. Na zdrowie! Tak się kicha? Na co? Na zdrowie. Na zdrowie tak się kicha. I to taka króciutka ciekawostka, reasumując, nasz kraj. Można podzielić na pewne rejony etnograficzne, no, zamieszkujące przez różnego typu grupy etnograficzne, wyróżniające się między sobą czasami nawet dosyć znacznie czy, czy, czy językiem, kulturą, no, strojem, ale pamiętajmy również o tym, iż istnieje zjawisko. To zjawisko nosi nazwę dyfuzji kulturowej. No jeżeli chodzi o ciekawostkę, to byłoby na tyle. Jak zwykle ja podkreślam, iż nasze materiały nie są kompendium wiedzy na dane zagadnienie, a służą takiej popularyzacji danego zagadnienia, rozbudzeniu w odbiorcy ciekawości, co by sam powodowany tą ciekawością sięgnął do źródeł pisanych, do krakowiaków Seweryna udzieli, do Puszczy Białej, jej kultury i jej dziejów i kultury, Marii Żywirskiej, czy też do innych książek traktujących o, o historii regionu, o różnych właśnie o kulturze ludowej. No tego naprawdę jest w czym wybierać. Każdy znajdzie coś dla siebie. I, i o Krakowiakach, o kurpiach, o, o góralach. Górale też są różni. Są gu, górale są podhalanie, są górale sądeccy, są kliszczacy, czyli grupa pośrednia pomiędzy tymi góralami tam wyżej, bardziej jeszcze na południe od Krakowa, a krakowiakami, gdzie właśnie to jest dobry przykład dyfuzji kulturowej, gdzie te dwa wpływy kultury. Górskiej, Góralskiej i Krakowskiej się przenikały na terenie zamieszkiwanym przez kliszczaków. To jest gmina Myślenice, Pcim, tam te, te okolice. Okej, okay, to teraz cytat dnia. Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. Arystoteles, jeden z filozofów greckich, jest autorem tych słów. Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. Dokładnie, pomale, a stale. Trzeba być konsekwentnym, trzeba być. Upartym, no nie zawsze, nie ma też być co upartym jakością, ale myślę, że taka zaciekłość, wytrwałość, konsekwencja, systematyczność to są właśnie te przymioty, które doprowadzą nas do celu. I tym, jakże pięknym cytatem, żegnamy się z Wami, no niestety w nieco krótszym materiale, jak zazwyczaj. I do zobaczenia już za tydzień. No, a na koniec tutaj jeszcze wlatuje jakich, jakiś mem, co by was tutaj rozweselić, i od razu uprzedzę, iż poczucie humoru jest bardzo subiektywne. I jednego śmieszy to, drugiego śmieszy co innego. Także bez sensu są te komentarze. O, to jest w ogóle nieśmieszne. No, dla jednego śmieszne, dla innego nieśmieszne. Ale dzięki takim właśnie, nawet komentarzom, od jojcących malkontentów, popadamy w łaskę tego mitycznego algorytmu i jesteśmy proponowani dalej. Także dziękujemy, kochanym malkontentom, za aktywność na naszych tutaj, w naszych mediach społecznościowych. I jeszcze obowiązkowa formułka. Prosimy o zasubskrybowanie naszego kanału, łapkę w górę, jakiś komentarz od każdego, bo to bardzo naprawdę nie wszystkie komentarze motywują nas do działania, ale wszystkie komentarze podnoszą tutaj naszą proponowalność, jest takie słowo? No, wiecie o co chodzi. Także już, już nie marudzę i wy też nie marudźcie, nie bądźcie jak ten smerf maruda, Dajże suba, na razie. Niezwyczaj, tu się robi ciepło, ja nie będę mógł już nie w tej Ja Robi się ciepło, To już ubrany. No mówię, nie będę... Wyłącz negry. Robi się strasznie ciepło. Niestety kolejne materiały będą chyba bez sukmany, bo ja się tu ugotuję. Uważę. Będę krakowski uśmiech, uważony krakowski. O, o ja mam suchara. To Katarzyna ma suchara, to może mema nie będzie. Co powiedział jeden ziemniak do drugiego na obiedzie? Jesteś ugotowany! To jak mój mąż w Sukmanie. Ha! No. Powiedziałem o kalendarium. Tak mi się wydaje. No to zobaczymy później przy montażu. A ten, kto ma rację, ten stawia piwo. No chyba nie, chyba na odwrót. Ten, kto nie ma racji, stawia piwo? No, no tak, masz rację. Czyli, ty kto, ty, czyli, czyli kto stawia piwo? Czyli ty stawiasz piwo? No zależy, czyją wersję przyjmiemy. Nieważne.